Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Lisu. Witam was po kolejnym treningu, w którym brałem udział. Co prawda troszeczkę mnie boli, ale czas na kolejny odcinek z chłopakami z drużyny. Zaraz wam przedstawię, z kim dzisiaj będziemy rywalizować. Dzisiaj będziemy sprawdzać kolejną rzecz, jeżeli chodzi o piłkarskie umiejętności. Będziemy sprawdzać two-touch challenge, czyli przyjęcie i strzał. Zasady opiszę wam później, a teraz przedstawię wam, kto będzie brał w dzisiejszym odcinku udział, bo jak wiecie, nie każdy zawsze ma czas, nie każdy ma ochotę, więc zawsze w takim skromnym gronie sobie rywalizujemy po treningach. A odcinek, jeżeli wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i lecimy. To prawie strzelił bramkę. Bartuś będzie bramkarzem numer 1 i będzie walczył o pierwszy skład w drużynie. Zobaczymy, czy mu się uda. Myślę, że tak. Zawodnik numer 2, Maszyna. Bardzo dobrze go znacie już z odcinków i ze sparingów i z wyzwań. No cóż, myślę, że dzisiaj może pokazać coś, bo no wiadomo, na testach w Lechu Poznań był chłopak, to chyba przyjąć piłkę potrafi, ale czy uderzyć? Nie wiem, co tutaj robię, ale postrzelam coś. Przychodzi chłopak się poruszać, ale zobaczymy, jak sobie w strzach poradzi. Zawodnik numer 3, chodź tutaj, byku. Idę. To prawda, no koszulka, nie wiem. Możecie napisać, co sądzicie o tej koszulce. Ala Madryt! Widzowie. Gabądź, król strzelców A klasy. Nie wiem, jak to się stało, ale, no, ale najlepszy strzelec, więc myślę, że dzisiaj też pokaże fajne strzały. Oczywiście. Więc to jest trzecia osoba, z którą będziemy rywalizować i osoba, która wygrała najwięcej odcinków. Zapraszamy, bez presji, zapraszamy. Dzień dobry. Witam. Zawodnik numer 4 w dzisiejszej rywalizacji to Syfir. Najbardziej techniczny zawodnik w tej drużynie, zawodnik, który wygrał najwięcej odcinków i dzisiaj również będzie z nami. Wszystko się zgadza. Dzisiaj będzie z nami również rywalizował. I bramkarz numer 2, jak widać, zaangażowany chłopak, cały uwalony. Żółwiczek, zawodnik, który do nas dopiero przyszedł, Góral. Zobaczymy, jak się przedstawi, on cały czas walczy. Jeszcze chłop jest nowy, więc jeszcze jest zaangażowany, jeszcze się stara. Zobaczymy, jak mu pójdzie dzisiaj. Dokładnie. Pierwszy raz ty jesteś na dużym boisku? Tak. No, więc chłopak tak naprawdę dopiero się uczy dużego boiska, widzicie, od marszu do A-klasy przyszedł i uczy się, więc zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi, życzymy powodzenia. No i co? Jeżeli odcinek wam się spodoba, łapka w górę, lecimy. Przedstawiam wam teraz zasady. Bramkarz rzuca lub kopie piłkę do nas tutaj na szesnastkę. Musimy jednym kontaktem przyjąć, drugim kontaktem oddać strzał. Kto lepiej sobie przyjmie, ten lepiej pewnie odda strzał. No i zobaczymy, kto będzie miał dobre przyjęcie, kto będzie miał dobry strzał. To ćwiczenie pokazuje wiele rzeczy, zademonstrujemy. Dawaj, Góral. Nie no, tak, ja wiecie. Ale to ciężko. A tak idzie 5 razy. No i miał kłopoty, nie? Ale mniej więcej o to chodzi. Każdy z nas odda po 5 strzałów. Zobaczymy, komu pójdzie najlepiej. Zapraszam do oglądania. Gabłoń zaczyna. Lecimy. Bramkarze będą strzelać na zmianę, żeby wiadomo, każdy się wykazał, będą mieli po 10 strzałów. Dobra, let's go. O Jezu! Brawo, Góral! Vamos! Ale kopy obronił. Vamos, Real Madrid! Chłopie, jak się umawialiśmy? Mamy to do rana. Wpadnij! W deszczu wypadło. Czaro, maszyna. Kurde, liczyłem... O jejku! Widzicie, sam w szoku, chłop! Sam w szoku! Takiego kasztana w ogóle idzie. Sam w szoku. Dobra, dawaj, Bartu. Ja nie wiem, tam się w takim grozie. Ojej, ale te przyjąłem. Ajajaj. Ale precyzja była, spokojnie. Na rozgrzeweczkę, gitarka. Dawaj drugą. Gabon się z 30 metra bije. Dlaczego? Latający, koniec. Dobra, kończymy odcinek, na razie. No, ja dzisiaj czuję gałę jak nigdy. Jak sobotę moją. Aj. Przesunął bramkarzem. Tam stał. Ja nie wiem, jak to się robi, stary, nie wiem, tak się robi. Aj, ale nie na klatę. Ja. Ja wiem, dlaczego tak strzelam, bo nie widzę bramki. Bo mi świeci. Dlatego tak dobrze wychodzi. Maszyna! Pastel final. Benzema. Ból dupy, nie? Tak. Już ból dupy. Nie, no nie, ej, nie, to nie, ja też jeszcze. Dobrze się przyjąłem. Patrz. Dobrze! Nie ma psychy, chłopie. Nie ma psychy. Dobrze, brawo, chłopie. No, nie radzę sobie z hejtem, niestety. Nie, hejtują tylko. Dawaj, no, to z połowy nawet, jak chcecie, no. Przyjmuję Messi. O Jezus Maria, umarłabym. A chłop strzelił bramkę życia.
Noga bądź niestety. Ale dobra, zróbcie szynkę, zrób. Nie, no nie będę. Nie wiem, może nagrałam, ale umarłam przy okazji. Teraz dobra, Stifil z klasą, patrzcie. Przyjęcie kierunkowe. Proszę. Aj. Wyprowadził go w pole. Teraz jak strzelam, to wygrywa. Czarek. Teraz nie musisz, bo aj. I tak przegrałem przez siebie. Wow. Co? W końcu normalny strzał. Tak, wiadomo. Bo mi się już noga skończy zaraz. Hopla. W ogóle to powinieneś mi kupić korki na nagrywki, to byśmy uniknęli takich sytuacji. Miksy ci dam. No nie! To jest nie fair, bo jego warunki fizyczne to jest handicap, to jest wykorzystywanie natury. Strzelam dalej, 10 metrów dalej od ciebie. Ja się urodziłem krasnale, mam 1,50 m i to jest fizycznie niemożliwe. No. Ale chłopie, nieważne jak, ważne się go. No. Ojejciu. No, też tak sama, też się odbiła. Ojejaj. I Lisu odpada. No, nie. Maja, ja cię, no nie mogę, no. Lisu to... No i patrz. Do wycięcia. Nie, do wycięcia. Nie, nie. Mobilizacja. Specjalnie poczekałem, wymierzyłem, spojrzałem gdzie jest Bartek, wszystko co się da to zrobiłem. Co jest z wami? Ty dobra, to my to trzeba od razu. Dobra, Gabski. Nie chcę tego mówić, ale on strzelać się najlepiej. Jest! To jest właśnie Gaboń. Dlaczego on to zrobił? No znowu bombkę wyrzucił. To jest człowiek, który z 30 metra wpierdzieli same widły. Ale z 7 metra to wykopię tam do lasu. Bo zobacz, zobacz jaka jest murawa na 7 metrze, jaka na 30. Wiadomo. A jest to logika, to jest... Gabądź generuje najwięcej kosztów dla Tuśnawy ze względu na piłki. Nie pękają. Chłop 3 razy kopnie, piłka pęka, a 5 razy kopnie i 2 piłki są w lesie. Więc tak średnio wychodzi co 5 strzałów, 3 stracone piłki. I sypię. Let's go. Hop. Ojejku! Aj! No, szanuję tą próbę, szanuję. Wygrałaś teraz? Ja. Nie, Czarek. O wygraną mówię, o złoto, o złoto, stary. Jak go obronisz, to odświeżę. Powiedz to. Powiedz, że jesteś zwycięzcą, że jak Real w tym sezonie. Dawaj, jestem zwycięzcą jak w tym sezonie. Dawaj. Dobrze, scenariusz napisany. Nie ma, nie. No. Nie, no nie, Cristiano! Jaki kasztan, no, wiedziałem. Przelewikiem, panowie, po 50. Klasą. Ja kurde, ale był blisko bramka. Malinka wypieszczona, Ronaldinho. No dobra, dobra. Dobra, czekajcie, bo tutaj jest poza odcinkiem wyzwanie. Jakie jest? Aha, że jak Gabądź strzeli, to bramkarz stawia setę, jak bramkarz obroni, to Gabądź stawia setę. Ja się nie wtrącam. Dokumentujemy. Dobra. Ujej. Dobra, masz, niech będzie. Ale ty, Gabądź, jak chodzi o setkę, stawia to po chłopie. Ale i tak się napiję. No można, no. Jak pan Natalka wpaczy, trzeba zawsze pozytywów się doszukiwać w danej sytuacji. Dobrze, zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest... Maszyna, Cezary, człowiek, w którego zawsze wierzyłem. Tak ja sam siebie nie wierzę. Wychowanek Lecha Poznań prawie, ale no strzelił się najwięcej bramek. Oczywiście punktacja to punktacja. Możecie w komentarzach pisać, kto waszym zdaniem poradził sobie najlepiej, kto dawał najlepsze strzały, bo wiadomo, że piłka jest przewrotna i czasami brakuje szczęścia. Prawda, Gabądź? Prawda. No. Ale i tak ma powody, żeby się dzisiaj rozluźnić, chłopak. Więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i piszcie w komentarzach, co powinniście sprawdzić w następnym odcinku, jakie umiejętności piłkarskie. No i zobaczcie, jakie odcinki już były, bo już sporo tych odcinków wspólnie nagraliśmy. Wbijajcie też do chłopaków i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Siema! Hej.
Lajki, dzwoneczek. Wbijajcie na wyhaftowanych. Ja mam kanał na YouTubie, chłopie. Jaki? To niech mi subną. A masz tam coś? Nie. Minecrafta chłop nagrywa. Ja go pierdolę z pół litra w 10 minut. To jest ten, poziomka. Degustacja alkoholika na raz. Ale nie, zaraz. 2 litra na raz, zobaczymy. Polecam. Dobra, kończymy ten materiał, bo nie dojdę. A teraz poza kulisami, ja z góralem hopię, a Lisu tam z kamerami.